Siemano wszystkim, z tej strony Mister, witam was na Kwadratowej Masakrze. I jak widzicie, znajduję się w naszej głównej bazie. A macie piękny, ładny widok teraz na moją postać. To jest nasze główne pomieszczenie. Jak widzicie, ze mną znajduje się generator kobla, który jest obecnie w kiepskim stanie. Musimy się nim dopiero zająć. Tutaj jest mała wojna teraz przeprowadzana na, pomiędzy drużynami, czyli naszą czerwonych i niebieskich, właśnie drużyną przeciwnych. Generator kobla trochę się zrypał, także działa na 3 strony, w zasadzie na 2, ponieważ tylko z 2 można zbierać. To był mój mały projekcik. Boże, i multi już psuje. Tak. Boże, multi było dobrze, to zaczął ruszać. No, dobra, tak wygląda póki co nasz generator. Straciliśmy niestety wiaderko, ponieważ tutaj był uwieziony kon, co zapewne zobaczycie na którymś wideo. Będzie pewnie krótki materiał, także przedstawię, o co chodziło dokładnie. No i niestety wybuchły tu creepery, przez co został zniszczony właśnie sam generator i skrzynia, gdzie były wiaderka i tak dalej. Także wszystko straciliśmy, takie drogocenne rzeczy. A może przejdziemy się teraz tutaj. Tu jest właśnie nasz grinder. Mob grinder, który właśnie zrzuca nam moby na bieżąco, także mamy pełen zapas mączki kostnej, strzał, nici i prochu strzelniczego, który do niczego się nam w zasadzie nie przyda. Oczywiście projekt mój i, znaczy może nie mój, ja wykonałem, później dokończyłem go z Mandiem, bo był straszny nieogar w pierwszym dniu i ciężko było cokolwiek dojść z ludźmi do zgody i do porozumienia. Tu mamy naszą formę brzusków, także wszystkie drzewa sobie rosną i stąd zbieramy wszystko na bieżąco. Musimy zasadzić trochę inne, także będzie coś ciekawego. Tutaj znajduje się nasza mini farma, tu będzie pewnie jeszcze jakieś drogi, pomieszczenia, domy. Nasza mini farma, niestety straciliśmy trochę ziemi, przez co zostaliśmy obcięci z surowców i to dosyć poważnie. Myśleliśmy, że będzie trochę gorzej, ale nie jest tak źle. Można to wszystko nadrabiać mączką kostną, także mamy już dobry zapas jedzenia. I tu jest kolejny projekcik, który teraz właśnie wykonuję. Na razie nie będę mówił, co to jest, ponieważ nie chcę, żeby konkurencja zobaczyła, ale zapewne domyślacie się, co to może być. Osoby, które znają Minecrafta, wiedzą mniej więcej, jak, na jakiej zasadzie to będzie działało. I mam nadzieję, że się sprawdzi, ponieważ przyda się nam na pewno jakieś dobre uzbrojenie. I zobaczymy, jak wtedy to będzie wyglądało. Mamy jedną wieżę, przeciwna drużyna ma póki co 2. Na razie tu walczą ze sobą, także możecie przeczytać pewnie na czacie, co się tam dzieje. Wybierzemy się jeszcze do góry. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Gdzie tu jest wejście do wieży, z której można wszystko sobie obserwować. Nic więcej jak na razie oświetlony teren. Tu był mały prezent od Kubiksa. Także będzie mała wstawka na końcu tego wideo, co się znajdowało w skrzyni. Ja wybuchłem śmiechem, bo to była chyba najlepsza reakcja, jaką mogłem zrobić w tej chwili. Niby ma być pokój, ale ten pokój jest lekko zachwiany, w sensie, że wiecie, o jaki pokój chodzi, nie o pomieszczenie, tylko o pokój między właśnie drużynami. Jest lekko zachwiany, ponieważ co chwilę się tu napieprzamy, po trochu, po trochu. Wczoraj były poważne gryfy ze strony Kona i kilku innych osób, przez co właśnie Kon został uwięziony, ponieważ plątał się nam po bazie. No i nasz grinder niestety też na tym ucierpiał, ale dzisiaj już jest trochę spokojniej. Wybaczcie, głos już nie ten. Także już dzisiaj jest spokojniej i zaczynamy rozbudowę, gdzie nasz mały mościk póki co ma się dobrze, wygląda jak sanie Świętego Mikołaja, trochę przerobione. Także jest w miarę ok. No i zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. Myślę, że będą to raczej sklejane odcinki, a nie raczej coś przygotowywane, bo raczej ciężko będzie coś takiego zrobić. W naszej drużynie znajduje się trochę osób, tak jak Kowers, Ksylaks, Feldman, Bitoslaw, kogo my tu jeszcze mamy? Huśka, Multiego, Mandia, SKKFA, oczywiście mnie i kogoś tam na pewno jeszcze mamy, nie przypominam sobie. Jeżeli o kimś zapomniałem, to przepraszam. Postaram się umieścić w opisie, jeżeli tylko dorwę jakąś pełną listę osób, które się tu znajdują, to na pewno będzie w opisie wszystko podane. Także ja się z wami żegnam, to był taki króciutki odcinek wstępu. Także jeżeli będziecie oglądać kolejne odcinki, prawdopodobnie będzie to małe cofnięcie akcji, jak to wyglądało wszystko przed, zanim do tego się dorobiliśmy. I później będą takie sklejane odcinki mniej więcej z tego, co się tu dzieje. Będę starał się nagrywać jak najwięcej, żeby wyciąć jak najciekawsze momenty i zobaczymy, co będzie ciekawego się działo. Na razie mam jakieś problemy z TeamSpeakiem, ponieważ strasznie zrywa nam połączenia i wydaje jakieś dziwne dźwięki. Także zobaczymy, co będzie się działo dalej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! O mega, Cubiks po prostu wiedział, jak uszczęśliwić ludzi. Kobla. Stoi w PvP. Znaczy ten, no PvP i Skop tego kobla. A po co? Bo oni tutaj będą prze... Boże, kobla ci żal? Ty! Wełnę nakradnę, jak już mogę. Wełnę, przyda się. Po co? Ej, co tak się dzieje dziwnego z TS-em?